Hechło Live Festival. Słońca nie ma już 3 dni. 30 lipca nad zalewem Hechło w Trzebini miłośnicy występów na żywo mogli spotkać się z ludźmi ze świata sportu, muzyki i kultury. Festiwal poprowadził dziennikarz oraz komentator sportowy Edward Durda. Witam Was serdecznie. Pogoda nam nie dopisała, przesadziliśmy z wodą, mimo że to jest nad wodą, ale mam nadzieję, że z czasem będzie nas tu coraz więcej emocji. Hechło Live Festival to festiwal, który w swoim pomyśle jest finansowany z budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Małopolanie głosowali na tą imprezę. Dużo, bo 3000 głosów to jest drugi wynik w województwie małopolskim. Dlatego dzisiaj dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, ale również gminom, gminie Trzebinia, gminie Chrzanów, jak również samorządowi powiatu chrzanowskiego, dzisiaj tutaj możemy nad Hechłem Was wszystkich gościć. Wydarzenie gościło m.in. Radosława Majdana oraz Tomasza Karolaka. Jestem byłym piłkarzem, byłem reprezentantem Polski. W 2002 roku występowałem na Mistrzostwach Świata. Myślę, że życie dzieli się na ludzi, którzy realizują swoją pasję, mając to szczęście, że ją odnaleźli, więc zawsze jestem szczęśliwy, kiedy mogę natknąć ludzi jakkolwiek do tego, żeby tą swoją pasję odnaleźli. W deszczowej aurze wystąpiły zespoły. Eder z wokalistą Maciejem Nowakiem. Pączki w tłuszczu z Tomaszem Karolakiem. Czy obchodzący swój jubileusz 35-lecia sztywny Pal Azji. Nie zabrakło też przedstawiciela hip-hopu w wykonaniu Adi Nowaka. Na koniec festiwalu zaplanowano koncert Dawida Kwiatkowskiego, który przyciągnął tłumy fanek. Imprezę Hechło Live Festival zorganizowała lokalna grupa działania Partnerstwo na Jurze w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Współorganizatorem wydarzenia było Trzebińskie Centrum Kultury. Partnerami w organizacji festiwalu byli gmina Trzebinia, gmina Chrzanów oraz powiat chrzanowski.